Cześć, Daniel Ortega z tej strony i teraz bardzo szybko zastanów się, jak bardzo jest dla Ciebie ważne to lub jak bardzo Cię dotyka to, co inni o Tobie myślą i co inni o Tobie mówią. Na przykład w gronie Twoich znajomych albo w Twojej rodzinie. Albo jeszcze dalej, na przykład żyjemy w erze social media, więc jeżeli masz profil na Instagramie, fanpage na Facebooku, kanały na YouTubie, masz przedsiębiorstwo, jakąś stronę internetową lub prowadzisz blog. Teraz zastanów się, jak bardzo ważne jest to dla Ciebie, co inni o Tobie myślą. Ponieważ to jest dzisiejszy temat tego filmiku. Wiem, że już mówiłem podobne rzeczy nieraz w poprzednich filmikach, jakoś wplątałem to w filmik, to nie był jakby temat tego filmiku i dzisiaj chciałbym poświęcić cały filmik właśnie mówiąc o tym, o tej umiejętności można powiedzieć. A ta umiejętność nazywa się po prostu nie obchodzi mnie to, co oni myślą o mnie, i tak będę robić swoje i tak dojdę do mojego celu, ponieważ ta umiejętność wbrew pozorom jest bardzo ważna i bardzo potrzebna, aby jakby osiągnąć ten cel, czyli dojść tam, gdzie chcesz dojść. Ale jest też strasznie trudna do jakby przyswojenia, zwłaszcza w tych czasach. Zwłaszcza też dlatego, ponieważ nasz mózg jakby nie docenia, tylko jakby dostrzega to, co negatywne 10 razy bardziej intensywnie niż to, co pozytywne. Czyli powiedzmy, że masz 10 pozytywnych komentarzy, to Twój mózg jakby wyróżni ten jeden negatywny komentarz o wiele bardziej niż te 10 pozytywnych. I tak po prostu działamy i dlatego ta umiejętność jest tak trudna. I dzisiaj jeszcze się podzielę z Wami jedną krótką historią Arnolda Schwarzeneggera i jego łydek, więc będzie też ciekawie. Ale jest to jednak umiejętność, którą chciałbym Wam, nie tyle co chciałbym Was nauczyć, ponieważ no musicie się tego nauczyć sami. Ja się Wami tylko podzielę moim doświadczeniem, ponieważ ja sam praktycznie mam kanały na YouTubie, wiadomo, Instagramy, Facebooki, biznes i stronę internetową i blogi i mam znajomych i w ogóle i mówię rzeczy, które są podatne na krytykę, więc będę w stanie się Wami podzielić moim doświadczeniem, ale nie będę w stanie Wam powiedzieć od A do Z, co możecie zrobić, żeby przestać jakby czuć tak intensywnie to, co inni do Was mówią. Więc zacznijmy od tej historii. Dlaczego uważam, że każdy z nas lub każda z osób, która chce osiągnąć sukces, większy sukces, taki widoczny sukces, podatny lub jakby wrażliwy, nie wrażliwy, przepraszam, podatny na krytykę, tak, że po prostu możemy to krytykować lub możemy to wielbić, jeżeli chcesz taki sukces osiągnąć, jeżeli chcesz być osobą, której jest głośno, no to jednak ta historia może Cię zainteresować. Więc wiadomo, kim jest Arnold Schwarzenegger, nie trzeba jakby go pokazywać, nie za bardzo trzeba go przedstawiać, ale cofniemy się troszeczkę w czasie, cofniemy się w czasie do momentu, kiedy Arnold Schwarzenegger był jeszcze kulturystą, nie był jeszcze najsławniejszym kulturystą, nie był jeszcze najlepszym kulturystą, ale był kulturystą, który miał potencjał i rzeczywiście był podziwiany właśnie w tym całym gronie. Problem polega na tym, że oprócz tego, że był wielki, naprawdę miał predyspozycję, był wielki, miał bardzo małe łydki, miał bardzo chude łydki, wręcz nieproporcjonalnie chude. I Arnold Schwarzenegger nie wiedział, co z tym zrobić, więc miał z tym problem, oczywiście, miał z tym problem. Co on zrobił? Oczywiście, nie, to nie jest tak, że się poddał, wiadomo, co się z nim stało, on osiągnął wielki sukces, ale co zrobił? Zakrywał wszystkie inne części swojego ciała, czyli powiedzmy, jego atuty, jak klatka piersiowa, jak bicepsy, jak plecy, jak jego uda, zakrywał wszystko i odkrywał tylko łydki. Teraz Arnold Schwarzenegger naraził się na krytykę z innych osób, mówiąc, a co ty chcesz, że tam takie małe łydki będziesz próbował w kulturystyce startować. No może on pracował nad tym, bo chciał to ulepszyć, ale naraził się na krytykę po to, żeby trenować jego umysł, trenować mentalnie krytykę. Krytykę, jakby znieczulać się na krytykę innych osób, ponieważ on dobrze wiedział, co robi, on dobrze wiedział, że co chce osiągnąć, i on dobrze wiedział, że pracuje nad swoimi słabościami i każdy z nas ma te słabości. Ja mam słabości. Ja na przykład jak mówię za szybko lub myślę za szybko, to plączą mi się słowa i w ogóle mówię niegramatycznie. I nad tym też muszę pracować i ludzie mi to wytykają, trudno wytykają, nie wytykają, wiem, że nad tym muszę popracować. I on musiał też nad tym popracować, ale odsłaniał te łydki specjalnie, aby trenować swój umysł i trenować tą grubą skórę na tą krytykę. Wiadomo, to mu się przydało później, kiedy chciał zostać aktorem. Wszyscy mu mówili, że nie zostanie aktorem, bo jest za duży, bo ma śmieszny akcent, bo ma nazwisko Schwarzenegger. Co to w ogóle znaczy Schwarzenegger? Tak? Był odporny na tą krytykę i dzięki temu osiągnął to, co teraz ma. Jest jedną z osób, która ma jego imię, Arnold Schwarzenegger. Jest to jedno z najtrudniejszych imion, jakie można mieć, a jest jedno z najbardziej znanych imion, jakie są. Okay? I teraz co dalej z tymi łydkami, ponieważ no, wytrenował te łydki? No wiadomo, odkrywał te łydki, ale poleciał, no, o ile dobrze pamiętam, do Afryki, do jednego też z kulturystów. Mogę się mylić, nie pamiętam dobrze historii, nie mam tej książki ze sobą, pożyczyłem tą kiedyś książkę od kogoś.
I po prostu od niego się dowiedział, jak trenować łydki, poprosił go o pomoc, ponieważ on miał bardzo duże łydki i z tego co pamiętam powiedział mu, że po prostu ma brać większe ciężary na te łydki, nieważne czy zrobi 5-6 powtórzeń, niech robi te ćwiczenia na łydki z większym ciężarem. On zazwyczaj robił z mniejszym ciężarem i wiele powtórzeń. Więc tak jakby to było dopełnienie tej historii, co nie było właśnie istotne. Istotne było to, że odkrywał te łydki po to, żeby trenować mentalnie i naprawdę mało ludzi jest na tyle silnych, żeby właśnie coś takiego zrobić. Bo bądźmy szczerzy, powiedzmy, że chcesz coś osiągnąć, masz pewną słabość. Czy ty będziesz tą słabość odkrywał? No nie będziesz tej słabości odkrywał, ponieważ chcesz wypaść jak najlepiej przed osobami, którym chcesz zaimponować, nie? Tak, którym chcesz coś sprzedać, którym chcesz coś pokazać. Powiedzmy, że masz profil na Instagramie i no nie wiem, no, mamy takie czasy, że możesz zarabiać tylko z tego, że się ubierasz, że nie wiem, że jakoś ładnie wyglądasz i wiadomo, no ja po prostu sponsorzy się tego i zarabiasz kasę. Super! Ja najbardziej się, bardzo się cieszę dla tych osób, że są w stanie jakby zarobić z takich rzeczy. Jest to dosyć jakby cienka linia, bo jak coś się przerwie, zresztą mamy przykład, teraz nie powiem kogo i nie powiem, ale mamy przykład tego, że jak jedna mała afera może wszystko popsuć i jest to dosyć jakby łatwe do stracenia, ale jednak się da. A pytanie brzmi, czy ty byłbyś w stanie odsłonić swoje wady i swoje słabości, tak jak Arnold Schwarzenegger, i być podatny na krytykę po to, żeby trenować się mentalnie? No niestety w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a jednak jest to coś bardzo potrzebnego. Te znieczulenie na te negatywne komentarze. I teraz zrobię małe dopowiedzenie, ponieważ wielu ludzi jakby interpretuje to, co ja mówię, w ekstremalnym stopniu. Jest takie powiedzenie. Starajmy się unikać ekstremalnych ideologii. O co w tym chodzi? Czyli powiedzmy, że ja coś powiem. Ja powiem jakąś tam filozoficzną paplaninę, tak? Dam wam jakiś pomysł, który możecie przeanalizować, przerodzić na życie codzienne. Teraz omijajcie ekstremalne ideologie, czyli nie bierzcie tego do ekstremalnego jakby poziomu. Kiedy ja wam powiem, musicie mieć w dupie to, co oni o was mówią. Niech was to nie obchodzi, to są hejterzy. Musicie mieć w dupie to, co oni do was powiedzą. Powiedzą to, co oni do was powiedzą. I teraz, jeżeli popchniecie do ekstremalnych jakby poziomów, będziecie też mieć w dupie tą dobrą krytykę, która faktycznie może wam pomóc zmienić wasz biznes, zmienić to, co robicie na lepsze. Czyli robicie coś źle, wy tego możecie nie zauważyć, bo zakochaliście się wręcz w tym, co robicie, ale jest to odpowiednia krytyka, która pomoże wam przeanalizować to, wy tego nie akceptujecie w ogóle i przez to będziecie wstać w miejsce albo iść na dół. Więc jeżeli weźmiecie to od ekstremalnych poziomów, może wam to zaszkodzić, niżeli pomóc. Ale jednak musimy mieć twardą skórę, musimy mieć w dupie to, co inni o nas mówią, ponieważ pojawią się osoby, którym się nie udało. Które są, nie chcę powiedzieć żałosne, ale które uważają, że ich życie jest tak żałosne, że twoje też musi być, żeby nie czuli się smutni. Jak to powiedzieć, że przegrany nigdy nie chce być samotny. To takie powiedzenie, że przegrany nigdy nie chce być samotny. Więc jeżeli oni przegrali, ty też musisz przegrać. Nie możesz wygrać, bo będą się jeszcze gorzej czuć z tym, że ty wygrałeś, że ty się nie poddajesz. Więc będą ci opowiadać te wszystkie historie, jak im się nie udało, jak jest źle, jaki rząd jest zły, jaki nie umożliwia nam robić to i tamto, jak to jest złe. Wiadomo, będą wam opowiadać różne historie w waszej rodzinie, u waszych znajomych i też ludzi w internecie będą wam paplać różne pierdoły, jak się nie da tego zrobić, jak to nie tego, jak ty źle mówisz, nie wiem to i tamto. Będą wam rzucać te negatywne rzeczy. Wiadomo, jest ta krytyka, gdzie ktoś jakby próbuje dokładnie wyjaśnić, dlaczego mi się nie podoba to, co ty robisz. To jest źle, to jest źle, to jest źle. I faktycznie mówisz, dobra, z tym się nie zgodzę, tutaj się przejedziczym, ale faktycznie to muszę poprawić. Okej, okay, to faktycznie masz rację, nie? Więc są tacy ludzie, którzy naprawdę mogą wam uratować biznes lub dzięki nim popchniesz twój biznes lub cokolwiek robisz na wyższy poziom. Ale są też ludzie, którzy na przykład, no nie wiem, dam jakiś filmik i powiem jakąś, nawet jedno zdanie lub jedno słowo, które im się nie spodoba i już widzę komentarz w dupie, byłeś gówno, widziałeś. I takie komentarze wam się pojawią. I taka krytyka wam się pojawi. Albo bo jesteś gówniarz, albo bo jesteś za stary, albo bo to, bo tamto. Będą was po prostu krytykować. Jeżeli nie będziecie mieli twardej, grubej skóry na takie komentarze, niestety pojawi się jakaś gruba ryba, czy powiedzmy pojawi się jakaś osoba, która jest wysoko postawiona. Osoba nawet, którą wy idolizujecie. Osoba, którą uważacie za idola. O. I powiem wam, że robicie to do dupy. I nawet jeżeli ta krytyka z jego strony jest dosyć uzasadniona, to wy będziecie się czuć tak urażeni i tak zdruzgotani, że będziecie chcieli zakończyć wszystko.
Uwierzcie mi, ja wiem jak to jest. Ja wiem jak to jest, jak osoba, którą wy podziwiacie, czyli na przykład ja podziwiałem, powie mi, że to co robię niekoniecznie jest tak dobre, lub nie mam racji, lub to i tamto. Wiadomo, jest to strasznie ciężkie uczucie i bolesne uczucie, ale jednak jeżeli masz tą twardszą skórę, jeżeli masz nie tyle co gdzieś co dana osoba powie, ale emocjonalnie masz gdzieś co dana osoba powie, ponieważ ja nie miałem gdzieś co on do mnie powiedział, ja faktycznie okej, robię to źle, no okej, no boli, okej, boli, starałem się, boli, ale faktycznie ma rację, on wie co mówi, jest wyżej ode mnie, jest lepszy ode mnie, muszę to sprawdzić, dobra, sprawdziłem, pa, ulepszyłem i tego, nie, to nie jest tak, że on mi powiedział, że robię to źle, więc ja się poddaję i koniec z moim biznesem, nie. Po prostu byłem emocjonalnie twardszy i mimo tej krytyki byłem w stanie ulepszyć to, co robię. Więc to wszystko w tym filmiku. Przepraszam bardzo za przejęzyczenia, przepraszam bardzo za to, że nie mogłem znaleźć słowa. Wiem, że też pojawia się krytyka w moim kierunku właśnie przez to, że się przejęzyczę, że gadam niegramatycznie, że gadam nie po polsku, że mam śmieszny akcent, że nie mogę znaleźć słowa, ale słuchajcie, taki jestem, jak szybko mówię, szybko myślę, to po prostu nie mogę później znaleźć słowa i no wiem, że muszę na tym popracować, ale jednak mam w dupie to, co oni mówią. Mogą mówić, mają rację, jestem świadomy, ale ej, trzeba nagrać filmiki, jest takie powiedzenie też, better done than perfect, czyli lepiej mieć coś zrobione, niż mieć coś w 100% idealne. Zresztą też robiłem filmik o perfekcjonizmie i każdy z nas powinien jakby próbować być perfekcjonistą też. Jak mówiłem, omijamy ekstremalne ideologie w każdym przypadku, zresztą to chyba też powinien być temat na inny filmik. Więc tym, co wytrwali do końca, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że jakoś wam przemówiłem do rozsądku, jakoś wam uświadomiłem to, że ta cecha lub ta umiejętność faktycznie jest nam potrzebna, aby osiągnąć nasz cel, osiągnąć sukces, osiągnąć cokolwiek chcecie osiągnąć, w jakiejkolwiek dziedzinie chcecie osiągnąć, bo będziecie mieli krytyków. Ja mam krytyków, którzy w ogóle się biorą, że tak powiem, z dupy, czyli po prostu nie trzyma się kupy to, co oni mówią, to, że tak powiem. I mam też krytyków, którzy faktycznie próbują uzasadnić to, co źle mówię i w pewnych procentach czasami też mają rację i wtedy to doceniam i próbuję zmienić to, co robię na lepsze. Dobra, to wszystko w tym filmiku. Trzymajcie się, ja wam życzę powodzenia i do zobaczenia następnym razem.